Proszę Państwa, to nie tak. Szczepionki przeciwko grypie ich skuteczność została potwierdzona badaniami naukowymi. Oczywiście, ponieważ zawierają element przewidywania, bo szczepionka na dany sezon, która przypomnę zawiera 3 wirusy grypy, zabite oczywiście, przygotowuje się wcześniej, przed sezonem, w związku z czym czasem trafi się lepiej, a czasem gorzej. Czyli czasem szczepionka jest lepiej dopasowana do aktualnie kroczących wirusów, które wywołują zachorowania, a czasem gorzej. W związku z czym skuteczność szczepienia może być raz mniejsza, raz większa. Ale proszę zwrócić uwagę, że grypa jest chorobą bardzo często. Jak przyjdzie grypa, a przychodzi co roku, to choruje nam około 10% populacji dorosłych, czyli w takiej Polsce to jest 3 miliony ludzi, a mniej więcej 40% populacji dzieci, czyli praktycznie co drugie dziecko. W związku z czym nawet coś o szczepionkach, o niepełnej skuteczności przekłada się na ogromne korzyści. Zobrazuję to Państwu łatwo. Co wolelibyście Państwo mieć? Całą moją akademicką pensję czy 1% pensji Billa Gatesa? No widzicie, to jest prawo wielkich liczb. Nawet szczepionka, która tak w zeszłym roku nie była specjalnie dopasowana. Szacowaliśmy jej skuteczność na 20%, przemnożone przez ogromną liczbę zachorowań, oznaczało, że gdybyśmy ją zastosowali u znacznej liczby Polaków, uniknęliśmy ogromnej liczby zachorowań. Także nawet jeżeli szczepionka jest, powiedzmy, w danym sezonie niezbyt dobrze dopasowana, to i tak ma sens.